Z nami pan Krzysztof Świerk, dyrektor zarządzający Polskiej Izby Motoryzacji. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, mimo że nie mamy żadnej marki samochodów, to polska motoryzacja odpowiada za czasem nawet 10% produktu krajowego brutto i ma bardzo ważny wkład do polskiego budżetu. Dzisiaj pochylamy się z troską nad kadrami potrzebnymi do tego, żeby obsługiwać wiele różnych branż. Motoryzacja jest tą wiodącą. Czego nam brakuje, na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby mieć pracowników, zarówno tych, którzy prowadzą firmy, jak i tych, którzy pracują w tych firmach i zajmują się takimi istotnymi rzeczami. To bardzo ważne, co pan powiedział, panie redaktorze, że polska motoryzacja to jest bardzo silna gałąź polskiego przemysłu. Szczególnie jeśli chodzi o produkcję części, elementów, komponentów do pojazdów tradycyjnych. Tutaj szczególnie chciałem to podkreślić, że do tej pory byliśmy bardzo silni w tej motoryzacji. Przed nami dosyć duża zmiana związana z tym, że wejdziemy w pojazdy elektryczne. Tutaj zapewne trochę rynku polskie przedsiębiorstwa stracą z uwagi na to, że jednak głównym jak gdyby takim komponentem związanym z generowaniem przychodu dla firmy będzie produkcja baterii. A oczywiście te technologie jeszcze cały czas się rozwijają, czyli mowa tutaj zarówno o BEVs, czyli pojazdach elektrycznych, jak i pojazdach, które będą wykorzystywały chociażby jako źródło zasilania również i wodór na pokładzie samochodu. Oczywiście tam odpowiedni generator będzie generował prąd z wodoru i zasilał baterie, a te baterie będą zasilać silniki elektryczne. Nie martwimy się tutaj tym obszarem jak gdyby eksploatacyjnym, bo tutaj obszar eksploatacyjny cały czas będzie leżał w tych naszych rękach na terenie naszego kraju. Natomiast martwimy się tym obszarem produkcyjnym i tutaj pewnie zarówno zatrudnienie, jeśli dalej Unia Europejska będzie szła w kierunku pakietu Fit for 55, zapewne to zatrudnienie zmniejszy się w sektorze motoryzacyjnym, jeśli chodzi o produkcję, ale żebyśmy utrzymali tak naprawdę to, co jest istotne, czyli innowacyjność i odpowiedzieli na te wyzwania przyszłości rynku motoryzacyjnego, to musimy bardzo silnie postawić na kompetencje pracowników. Znaczy, jeżeli jesteśmy w dobie rewolucji i zmiany technologicznej w zakresie napędów pojazdów samochodowych, to bezwzględnie będą nam potrzebne nowe kadry, które muszą zasilić polskie przedsiębiorstwa, aby w bezpiecznym procesie przeprowadzić tą ewolucję czy rewolucję właśnie w polskiej gospodarce. Czego dzisiaj brakuje, co powinniśmy poprawić, jeżeli chodzi o kształcenie kadr? Dzisiaj mieliśmy panel poświęcony temu na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, w strefie Wprost. Rozmawialiśmy między innymi o branżowych centrach umiejętności, rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób elastycznie możemy reagować na te zmiany, które się dzieją. Szkolnictwo branżowe i szkolnictwo wyższe, czyli tak zwane kształcenie formalne, jest bardzo potrzebne, natomiast działa z pewnym opóźnieniem. Żeby to opóźnienie wyprzedzić, potrzebne nam są nowe formy, w których będziemy kształcić ekspertów i specjalistów, między innymi dla sektora motoryzacyjnego. Są to między innymi to, o czym wspominaliśmy, czyli kwalifikacje rynkowe, są to kwalifikacje sektorowe, które powstały teraz w ustawie, na którą czekamy, bo ona leży i czeka na podpis pana prezydenta. Również branżowe centra umiejętności, czyli te miejsca, w których przygotowywać będziemy zarówno te młode kadry, ale również przekwalifikowywać pracowników. One będą tworzone we współpracy takiej trochę publiczno-prywatnej, czyli z jednej strony będzie to jednostka podległa pod samorząd terytorialny, czyli szkoła, ale z drugiej strony zarządzanie i kierowanie tym centrum będzie również poprzez właściwą organizację pracodawców. I tutaj jest to duży ukłon, jak gdyby chyba pierwszy tak duży ukłon w stronę tego typu organizacji, jakimi są stowarzyszenia pracodawców, jakimi są izby gospodarcze. Od dawna nie widziany, że mamy środki wspierające jak gdyby wprowadzanie zmian właśnie w takich organizacjach jak Polska Izba Motoryzacji, które bardzo często działają, można by powiedzieć, promisyjnie, bo my jesteśmy, można by powiedzieć, hobbystami tego, co robimy. Uczestniczymy w wielu projektach, takich chociażby jak Rada Sektorowa do Spraw Kompetencji w Przemyśle Motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności.
Więc tutaj jak gdyby wiele działań związanych chociażby z monitoringiem potrzeb na kompetencje przyszłości, z tym w jaki sposób dostarczać te kompetencje do rynku, a mamy z tym dzisiaj bardzo duży problem, bo ja nie będę tutaj reklamował i wymieniał jednego z dużych koncernów, który zainwestował w bieżącym roku kilka milionów złotych na to, żeby swoje kadry przygotować właśnie do tej zmiany związanej z elektromobilnością, zarówno w produkcji, jak i w serwisowaniu i naprawie pojazdów. Inwestując te pieniądze, szukał podmiotów, które dostarczą usługi szkoleniowe i przygotują tych pracowników na rynku polskim. Niestety ich nie znalazł. Musiał sięgać niestety po zachodnie firmy, które dostarczą odpowiedniej jakości szkolenia po to, żeby przygotować pracowników na to, co czeka ich w najbliższych latach. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za to spotkanie. Dziękuję ślicznie.